W Toruniu mają piernika, my mamy sękacze. Ja byłam z siebie taka dumna, że nie, no ja pokażę wszystkim, że ten pierwszy sękacz może wyjść. Tutaj musimy dokończyć, żeby nam się przypiekł dobrze. No zielony barwnik ma to do siebie, że on nierówno się trochę też przypieka, ale to i sękacz. Dlatego musi mieć te okręgi i sęki, żeby tak... Dzięki temu to ten cały jego urok taki. Było noża. Wziąć, gdzieś go położyłam. Nie wiem gdzie. O, jest. I teraz cały myk polega na tym, że nie można zniszczyć ciasta. Ale nie da się go zdjąć bez odcinania góry. Dlatego każdy sękacz wygląda, jakby był delikatnie zaczęty. Ale to górę trzeba odciąć. I cały dół. Teraz bardzo pomalutku, żeby nie zniszczyć tych sęków, trzeba go zdjąć. To już jest jeden gotowy. I tak się prezentuje już po wypieczeniu i teraz będziemy zdejmowali drugiego. Zawsze po jakieś tam straty się poniesie. Cały środek się wyjmuje. Nie wiem, już gotowy. Drugi. One są w środku białe, dlatego że barwnik jest dany tylko z zewnątrz, w ostatniej warstwie. Barwnik naturalny. A w środku one są bielutkie i takie jak klasyczny sękacz. I dlatego to nie zmienia smaku sękacza. To jest tylko dla takiej świątecznej, że tak powiem, ozdoby. I choinka się zdobi na święta. I klasyczny sękacz też trochę może się ozdobić. No i do tego zaraz zrobimy lukier i je trochę przyozdobimy. One już będą gotowe do wystygnięcia. Już robimy lukier właśnie z cukru pudru. Taki najzwyczajniejszy. Dlatego, że do tego sękacza, no sękacz sam w sobie to królewskie ciasto, więc myślę, że dużo ozdoby nam trzeba. A skąd się wzięło to pieczenie sękaczy? Pomysł na sękacze to się wziął z tego, że mój mąż w ogóle wpadł na pomysł posiadania kur. I do takiej dość pokaźnej ilości, bo 150. I w pewnym momencie pojawiło się taki problem, no bo oczywiście swoje jajka żeśmy oddawali to do, to dla cieląt, to dla siebie, no ale przejść 150 jajek dziennie było nie lada wyczynem i dla nas jakby liczbą nie do osiągnięcia. W związku z tym, no mąż wpadł na pomysł, że czemu by nie, może byśmy zaczęli pić sękacze, bo jakby nie patrzeć, to jest staropolski sposób na, nasz podlaski sposób na zabezpieczenie jaj. Bo kiedyś jak nie było tych metod takich przechowywania w lodówce, to jajka nie mogły stać jakby długo. Więc w związku z tym no, ludzie próbowali jakoś tam przechować. No i między innymi pojawił się pomysł na robienie sękaczy. A jakby nie patrzeć na takie ciasto, idzie 60 jajek. Kilo masła, więc no, zapotrzebowanie na jajka jest dość spore.
Moje kurki spięły się mocno przed świętami i stały na wysokości zadania, więc śmiało mogę sobie 2-3 sękacze zrobić dziennie, bo jajek starcza. I myślę, że no, na osypkę dla siebie zrobią. Nie przyniosą nam strat przed świętami. Też sękacze, no, my bardzo lubimy z mężem. My nie przepadamy w ogóle za ciastami jakimiś takimi kremowymi, a to jest takie dość, znaczy akurat na maśle, bo pieczemy na maśle, to na maśle to jest takie dość suche ciasto. No i co ważne, właśnie w związku z tym starodawnym przepisem staropolskim, że może stać nawet pół roku i on się nie psuje. Więc on sobie pomału podsycha, jest, w Toruniu mają piernika, my mamy sękacze. Sękacza z ciemnoszy. Tak, sękacza z ciemnoszy. Tak, i z ciemnoszy jest taki wyjątkowy, bo jest zielony. A pomysł na zielone, dlatego że dla mnie zawsze ten klasyczny sękacz kojarzył się z choinką. I w związku z tym, tu on z spodu zawsze się przypieka, zawsze trochę mocniej, więc jest taki brązowy, a na górze te gałązki są całe praktycznie zielone. Więc myślę, że no na takie typowo świąteczne ciasto się, że tak powiem, nadaje. A skąd receptura? Recepturę trochę pojeździłam po paniach, które pioką tutaj w okolicy, bo jest tych pań trochę, które mi doradziły, co zrobić, na co zwrócić uwagę, bo wbrew pozorom, tak jak i się śmiały, tak wygląda prawda, że pierwszy sękacz nigdy nikomu jeszcze nie wyszedł, więc i tak i tutaj to wygląda. No pieczenie ogólnie sękaczy to nie jest prosta sprawa, bo to jednak zajmuje około 3 godzin na sękacza, więc to jest i długo, a po 2 no to trzeba bardzo uważnie rozlewać ciasto i patrzeć, żeby no on nie był w środku surowy. Więc to jest, myślę, że ważne. A o! Dekoracje są tylko takie polanie lukrem. Myślę, że Ala, ja zawsze z plastyki trochę słaba byłam. Ale myślę, że tyle, co takie delikatne zdobienia porobić, imitujące trochę śnieg. Trochę śnieg i mąż zaopatrzył mnie, szczerze mówiąc, w bardzo pokaźną kolekcję cukrowych jakichś tam dekoracji. W związku z tym zaopatrzyła, czy pomaga? Tak, dekorować? Tak. I wbrew pozorom, może to wydać się trochę zabawne, ale my wieczorem czasem, jak już uśpimy dzieci i przyjdziemy sobie tutaj robić sękacze, to powiem, że bardzo miło spędzamy czas. Nie mogę narzekać, bo mamy taki czas dla siebie, możemy sobie obgadać i może jest to nawet bardziej produktywnie czas wykorzystany niż jakby spędzić go tylko przed telewizorem, tak? Więc jak położymy dzieci spać, to wtedy mamy czas przyjść i kupić tego sękacza. A mąż zawsze był bardzo oszczędną osobą i nigdy nie lubił, jak się coś marnuje, a już żywność to w ogóle. U niego to jest priorytet, żeby to zadbać o to, żeby się nic nie marnowało. Wspomniałaś, że pierwszy nie wychodzi nigdy. A który wyszedł idealny? Za którym razem? Znaczy ja w związku z tym, że mam taki charakter, a nie inny, więc ja uważam, że żaden z nich nie jest idealny i jakby, nie wiem, no musiałabym chyba z 1000 ich zrobić, żeby powiedzieć, że o, ten to jest okej. Okay. Ale już na przykład zauważyłam, jak lać sękacza, żeby miał równe kręgi. I ten klasyczny tak robię, żeby miał takie równe, tak jak w sklepie widzimy, takie równe, idealne kręgi. Inaczej zupełnie się polewa sękacz, który się chce, żeby miał właśnie był taki, miał pełno takich małych wypustek, tak? Gałęzi, jak ja to mówię, na tej choince. To też jest inaczej, tak? I no, w związku z tym, że ja trochę tak perfekcyjnie, idealistycznie podchodzę do tematu, to on nigdy dla mnie nie jest taki, jak powinien być. Ale chyba w nim cały taki urok, że to ciasto nie jest takie może idealne, jakby się wydawało, że powinno być.
końcu to hand made, tak? Czyli wszystko ręcznie i w domu, więc myślę, że to no, nie robot, więc nie będzie to idealne. Ale o, dorzucimy parę gwiazdek na tą kolineczkę naszą, żeby się trochę świeciła. I myślę, że na koniec trochę poruszymy ją takim ala złotem, takim jadalnym brokatem, żeby trochę ją ozdobić. No i myślę, że takie choinki to by się nigdy w domu nawet nie powstydził. I może być i ona i smacznym dodatkiem, i takim dość dekoracyjnym dodatkiem na stole. Pierwszy mój sękacz nie wyszedł, bo nie wiedziałam, że muszę szpagatować te wałki. Myślałam, że wystarczy, że owinę je papierem i wszystko będzie super. A potem się okazało, że w trakcie pieczenia, już na praktycznie sam koniec, ja byłam z siebie taka dumna, że nie, no ja pokażę wszystkim, że ten pierwszy sękacz może wyjść. No i się okazało, że zaczęło mi całe ciasto odpadać, rozrywać się, no i przepadło całe ciasto. I nie szło tego uratować. I teraz już wiem, że tak jak się szpagatuje mięso, tak samo wałki trzeba szpagatować nicią i owijać. Papierem. A co jeszcze właśnie warto powiedzieć? Pierwszego sękacza, ja swojego, robiłam razem ze swoją teściową. Z mamą męża. I co ciekawe, ja na tym naszym gospodarstwie nieraz te swoje pierwsze razy to właśnie przeżywałam z teściową. Pierwsze dojenie krów, czy właśnie jakieś tam pierwsze odpojanie cieląt, to robiłam zawsze z teściową swoją. Więc pierwszy raz to nie zawsze tylko z mężem można przeżyć, ale też i z teściową. Ten wałek po zaszpagatowaniu trzeba bardzo dobrze rozgrzać, więc go się podłącza. Tu jest taki super ekstra napęd. W ogóle to jest już taka bardzo zmechanizowana maszyna, tak? Jak na te czasy, bo kiedyś to było tak, że było trzeba ręcznie kręcić wałkiem. No i nie było to na tak jak teraz, proszę bardzo, na grzałeczkach, tylko na ogniu. Więc te na ogniu, no to są piękne, polskie, tradycyjne, tak, podlaskie. A ja, że tak powiem, no w tym sezonie zimowym byłoby ciężko osiągnąć ten ogień i dlatego dobrze, że można chociaż w ten sposób zrobić to ciasto i cieszyć się sękaczem nawet w zimę.